Warszawa 2030 to aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia. Taka wizja Warszawy wypracowana została przy udziale mieszkańców, ekspertów oraz urzędników w ramach prac nad strategią rozwoju Warszawy do 2030 roku. W specjalnej skrzynce umieszczono przesłanie do mieszkańców stolicy z 2030 roku, żeby mogli stwierdzić, czy Warszawa przyszłości stała się taką, jaką chcieli widzieć ją dziś. Na 43. piętrze za mechanizmem zegara umieszczono pojemnik z przesłaniem. Już w kwietniu warszawiacy przystąpią do kolejnego etapu opracowania strategii, do wyznaczania celów, które pomogą osiągnąć naszą wizję. Na Ursynowie, na Puławskiej, przy Kajakowej trwa budowa Domu Kultury. Będzie jednopiętrowy. Na parterze znajdzie się m.in. sala wielofunkcyjna z zapleczem scenicznym, a także kawiarnia i klub. Na piętrze są planowane sale i pracownie wokalna, instrumentalna, plastyczna i rzeźby. W tej części Ursynowa długo nie było takiej placówki. Dom Kultury ma być gotowy na jesieni tego roku. W Warszawie od 1 kwietnia można składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+, nie tylko w wydziałach obsługi mieszkańców, ale również w gimnazjach, szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach. Łącznie jest to blisko 700 punktów. Można również składać wnioski przez internet. Żeby to ułatwić warszawiakom, miejscy informatycy przygotowali na stronie Warszawa Rodzinna wniosek wraz z kreatorem, który podpowiada, jak go wypełnić. Jest to pierwsze tego typu narzędzie w Polsce. W Państwowym Muzeum Archeologicznym otwarto niezwykłą wystawę – Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii. Można obejrzeć tu artefakty już z okresu paleolitu. Między innymi właśnie w Macedonii, w Megalopolis, znaleziono najwcześniejsze ślady działalności ludzkiej na terenie Grecji. Efekty ludzkiego działania prowadzą nas na wystawie aż do pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. Wystawa będzie czynna do października. Po raz 42 odbyły się międzynarodowe otwarte Mistrzostwa Polski w badmintonie. To szybki sport. Dlatego trochę zwolniliśmy te zmagania, żeby dokładniej zobaczyć precyzję graczy. W Ursynowskiej arenie stawiło się ponad 250 zawodników z 39 państw. Wyniki zawodów będą brane pod uwagę przy kwalifikacji na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Od niektórych zmagań zależeć będą punkty klasyfikacyjne i rozstawienie na olimpiadzie. Stąd duża frekwencja. www.um.warszawa.pl